Po co ci takie duże wiadro? Sam wziąłeś. W tych pięknych okolicznościach przyrody pewnie żeście się skumali, że dzisiaj będziemy próbować łowisko w Rozewiu. Tak prawdę mówiąc, po prawej stronie od latarni, czyli tak pod Władek. Co myśmy się wpakowali, no Boguś mówił, że tutaj jest jakieś fajne zejście, żeśmy polecieli w tą prawą stronę od latarni morskiej, bo tak na wysokości latarni mamy normalnie schody przecież, nie? A żeśmy się dali skusić, żeby tędy iść i tutaj taka, nie wiem, ścieżka taka między drzewami, ale gdzieś tam w oddali widać jakieś schody komercyjne. To nie są te komercyjne schody są tam obok. Takie ładne. No dobra, okej. Chyba nawet nielegalnie żeśmy zeszli. Także za bardzo nie polecam tej ścieżki. Żeśmy w końcu doszli, ale nie polecam tego zejścia. Lepiej sobie zejście normalnie tymi schodami, co są przy latarni morskiej. Pojdziecie tym oto falochronem betonowym i dojdziecie po prostu tu. O, widzimy tam już trzech ludzi łowi, fajnie. To zaczynamy. Jak tam? Dobra. Nędza, ale co? Od której jesteście? Od samego rana. No co gadacie? Nic? Nie, nic, ale nie wyszło, nie? Same robaki, w ogóle. Jednak zmieniamy miejscówkę, bo mocno wieje. A tu bym chciał troszeczkę połowić w tym miejscu. No ale dzisiaj chyba jakieś takie niezbyt sprzyjające warunki. Woda też taka trochę mętna, zobaczcie. Próbujemy zmienić miejscówkę, tak żeby więcej w tych kamieniach łowić. Opowiadaj! Co? No jak jest? No nudno, nie ma nic ciekawego tutaj do robienia. Strasznie wieje wiatr tutaj od strony zachodniej. No i znosi, robi się balon z plecionki i nie ma się takiego czucia dobrego na wędce, a ponadto jest płytko. Wow, uważaj! Patrz na to! Ale co? Zobacz, takie duże drzewo, ciekawe skąd to przyleciało. No i kolejny raz się GoPro zawiesiło właśnie w taki ładny, dziwny sposób. W poprzednim odcinku macie też zawieszające się GoPro. Także nie ma odcinka bez zawieszonego GoPro. Ej! Ja specjalnie chcę to zniszczyć. Chciałeś? Prawie się nie nagrało, bo akurat był z mojej strony. Hunka, witamy z plaży. O, tak wygląda plaża. Filip ma nowy cykl filmów. Jak się nazywa? FiTV? FiTV, tak, robimy FiTV, nowy cykl filmów. Macie dzisiaj pierwszy film z tej serii na Morska TV. Wow! Chyba jakiś Ken kocha Barbie. A ja mam ci kłódkę od tego zimna. Jesteśmy koło Franka. Za chwilę dojdziemy do Franka. Zobaczcie, tyle piachu nawaliło tutaj w Rozewiu. No jakaś masakra po prostu. A tam jest Franek. No normalnie takiej studni to dawno nie było. O, masz trochę tego. I ten jest duży. I ten. Filip zbiera kamienie. Krzemienie. Czym się charakteryzują krzemienie? No, że są ładne w środku, tak? Ja się chyba rozbiję i zobaczę środek jaki jest. Dawaj. No tak, postać, nie? No tak?
pokonało nas to morze. No. Nie, strasznie. Słuchajcie, przeszliśmy cały kawałek. O, stamtąd. Woda lekko trącona. No i nie jest za ciekawie, a teraz czeka nas dodatkowo jeszcze gratis od życia 1000 schodów. Ale uwierzcie mi, jak jest ryba i jest fajna pogoda i fajna woda i fajnie wiatr wieje, to da się złowić tu rybę. Tylko za dużo tego fajnie, nie? Wygląda pięknie, ale przeszliśmy cały odcinek tego betonowego falochronu i... I nic, żadnych brań nawet nie było. No, także z racji na to, że jesteśmy dzielne chłopaki, nie? No. To jedziemy do Jastarni. O, kolejny odcinek! Na FiTV. FiTV! Tak, teraz trzeba znaleźć, gdzie tu się to skręcało na to bagrowane. Zaraz za przystankiem chyba. Mijamy Jastarnię i zaraz za przystankiem gdzieś w lewo. Nie, tu jest przystanek. O, jeszcze trochę. O, tu. Skręcamy i lecimy na Bagrowane. Sprawdzimy to łowisko. Byliśmy tutaj kiedyś z Wiesławem Kępką i jeszcze jednym kolegą na trociach. Zobaczyć, czy są trocie, a teraz sprawdzimy, czy da się tutaj złowić belonę na FiTV, czyli FiTV, Filip TV, czyli Filip Telewizor. Tyle zielska. Co zrobić? Zielsko wszędzie jest. Tego nie unikniemy. Ale przynajmniej tutaj nie wieje. Dobra, czas na ulubionego budziasa. Mam nadzieję, że go nie stracę, bo troszeczkę tutaj tych zaczepów też jest. Głównie od łódek są takie pale podbijane, więc trzeba uważać. Raz na wozie, raz pod wozem. Pełno zielska. A mimo wszystko bardzo ładne okoliczności przyrody. No i tutaj nie wieje. Także kolejny raz się przekonałem, że bardzo fajnie, jak można sobie wybrać łowisko takie, gdzie wieje nam w plecy, bo raz, że dalej leci nam przynęta, dwa, że no się po prostu lepiej łowi, przyjemniej. No niemniej jednak jesteśmy na tym bagrowanym w Jastarni. Ładna miejscóweczka, ale na zero. Na zero dzisiaj jesteśmy, na zero. Jedno puknięcie było tutaj właśnie na bagrowanym. Taki jeden kontakt z rybą, natomiast w rozewiu nic. Ale nie poddajemy się, jeszcze jest czas na belonę. Filip, pomachaj.